Cześć, witajcie, tu Magda Drobiazgi, co cieszę. Witam Was na kanale Magicznego Kociołka. I dziś zrobimy sobie taką pracę miks mediową. Ja tu przygotowałam sobie już pędzel, słuchajcie. Mam tutaj przygotowane odlewy. Mam tu takie kościste paluszki. Mam tu taką, to jest chyba zawias, rameczkę oraz skrapki, które połączyłam ze sobą, by były trochę, że tak powiem, mocniejsze, żeby przy malowaniu nie wyginały mi się. Oraz przygotowałam tekturki, z których będę korzystać. I są to żebra. I tutaj dołożyłam sobie taką podkładkę, kapelusik. No i będę korzystać również z trybików. Chciałam zrobić taką pracę halloweenowo, steampunkową. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Zapraszam. Najpierw pędzel pomaluję na czarno właściwie wszystkie elementy jako taki podkład zrobimy na czarno. Użyję tutaj gąbeczki. Zobaczymy, jak nam tutaj ten pędzel pokryje ta farba. Nie mam czarnego gesso, więc zobaczymy. Najpierw zaczynam od włosia. Thank you.
Słuchajcie, tak wyszedł mój szkieletorek na pędzlu. Tak się prezentuje, bardzo kolorowy, uśmiechnięty, jak widzicie. Jest to praca taka bardziej może halloweenowa, troszkę steampunkowa, ale ja jestem zadowolona. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie. A dzisiaj to wszystko, co chciałam Wam pokazać. I zapraszam do kolejnych filmów na magicznym kociołku. Trzymajcie się, pa.